Cześć, ja jestem Siarusago i przychodzę do Was z update'em mojego przeszczepu włosów, który miał miejsce około 6 miesięcy temu. Robiłem też update po miesiącu, po 3 miesiącach i teraz właśnie po 6. Ja jestem mega zadowolony, polecam ten zabieg z całego serca. Moje życie się odmieniło naprawdę, bo patrzę w lustro i czuję się jeszcze lepiej niż wcześniej. Więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda przed i po. Mam też wrzucone filmy wcześniej, jak to wyglądało. Nawet mam wyjazd do Turcji na zabieg, jak leciałem. Jeśli wejdziecie w playlisty Przeszczep na moim kanale właśnie Ciarusago, to tam znajdziecie więcej filmów. Jeśli wejdziecie na TikToka Ciaruher, tam znajdziecie też różne TikToki z przeszczepem i nie tylko, jak takie włosy się myje, bla bla bla. Zresztą tutaj też mam takie filmy. A jak wpadniecie na mojego Instagrama Ciaruher, to macie tam dużo moich prac fryzjerskich. No bo jak nie wiecie, to jestem fryzjerem i już wiecie. Cały czas myję włosy takim szamponem dla dzieci, najczęściej Baby Johnson, bo jest po prostu najdelikatniejszy dla takich włosów przeszczepionych. Dwa razy dziennie używam Loxon 5%, który już teraz jest dostępny bez recepty i mogą go używać i kobiety, i mężczyźni, bo niektórzy tylko dla mężczyzn, zależy. Na opakowaniu jest napisane różnie, może macie starą wersję. Poza tym kobiety też robią sobie przeszczep włosów. Tak, to nie jest tylko dla mężczyzn, ale o tym więcej w przyszłych kolejnych odcinkach. Czy ja mam włosa na nosie? Bo tak. Nieważne. Lepiej, żeby był włos na nosie, niż go nawet nie być wcale. Wrzucę Wam też takie przebitki, jak te włosy wyglądały wcześniej, przed przeszczepem. Żebyście mogli sobie porównać. Także teraz pokiwam trochę głową do kamery. Ja się bardzo cieszę, powiem Wam, bo nie muszę już stosować żadnych pudrów takich do włosów przyciemniających skórę, żeby te włosy były gęstsze, doczepów, szczepów, srepów. Wystarczy po prostu przeszczep i heja, banana. Dobra, jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie właśnie przeszczepów czy pielęgnacji takich włosów, to piszcie koniecznie w komentarzach. A jeśli macie w ogóle pytania takie konkretniejsze, jeśli chodzi o przeszczep, takie już dokładne, to odsyłam Was do konta MediTravel i oni odpowiedzą Wam na wszystkie pytania, bo ja dostaję od Was bardzo dużo wiadomości, ale no ja nie jestem osobą, która robi przeszczep, w sensie komuś. Na wszystkie odpowiedzi ja nie znam, na wszystkie pytania nie znam odpowiedzi, więc musicie zgłosić się do nich i tam udzielam oni Wam wszystkich odpowiedzi.